Hej, witam wszystkich, z tej strony Razy i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Jedi Survivor. No i tutaj w ostatnim odcinku w końcu dostaliśmy się tutaj na tą planetę Nova Garon, gdzie też ukrywa się Bolt. No i tutaj też natrafiliśmy na to Imperialne Biuro Śledcze Bezpieczeństwa. I ciekawe też, co oni tutaj chcą, dlaczego, jak tutaj Bolt jest z nimi powiązany. No i też, czy on dla nich pracuje, no i tutaj zaraz się dowiemy, mam nadzieję, wszystkiego, bo bardzo to ciekawe. Mały, z tym proszę. Jak tutaj to się wszystko rozegra, na razie zjeżdżamy windą. Centralne dowództwo, no to chyba tutaj mieliśmy być. Uwaga, mamy tutaj laserowy miecz. Nie wiem skąd to nabijanie się z nas, ale już się nie ponabijacie więcej. Dobra. Którędy tutaj mamy przejść? Tędy niby. No to dobra, chodźmy. A tak, byliśmy tutaj ostatnio, sobie przypomniałem. I tutaj w tym miejscu był kawałek priorytu, odłamek. Tutaj jak rozumiem będzie zamknięta winda, nie przyjedzie. Windy tu nie ma. Dobra, spoko, rozumiemy, czyli idziemy tędy. Jak to wygląda na mapce? Raczej spokojnie, dobra. Tam mamy jednego. Tylko przyciągniemy tutaj? Nie, nie uda się. A, tam coś w ogóle lata, nas bije. A ty. Dobra, już go nie ma. Tego szkoda, że nie możemy tutaj przyciągnąć. Ale dobra, tutaj nie podejdziemy. Czyli musimy chyba na niego wskoczyć. No i teraz spadł. No chodź tu jeszcze raz, no, dawaj. Dobra. Okej. Czy tutaj coś będzie, czy to tak po prostu sobie działa? Chyba tak po prostu sobie działa, no dobrze. To dawajmy tutaj, okej. Tutaj w dole coś jest, jeszcze sprawdźmy tylko. Nic, zablokowana śluza, no dobra, to do góry. Tutaj drzwi otwarte. O ty. Przestań robić uniki i walcz. Więcej! Pokaż mi więcej! Dobra, uleczmy. Dawaj. Uleczmy się może. Mały, pomóż! O, nigdzie nie uciekniesz. A i tyle z niego, dobra. Tutaj mamy gdzieś jakiś skarbek, tak jest. Dobra, odłamek priorytu nam się trafił. Już mamy 6, czyli kolejną rzecz będziemy mogli sobie kupić. Bardzo miło. Dobra, mamy paru przeciwników. Ajajaj. Zakończyć walkę. Oberwał szat. Potężniejszy niż mi się wydawało. Nie uciekniesz. Dobra. Okej. Obkrążmy go i może go zabijmy pierwszego. Nie masz za mi sam. Jeszcze przeżył? Już nie przeżył. Dobra. Po tym już nie wstaniesz. Okej, udało się. Trochę dużo stymów straciliśmy, ale jakoś poszło, więc nieźle nie jest. Dobra, ruszajmy tutaj. Tu mamy skrzyneczkę kolejną. Pięknie, otwórz BD. Barwy Inkwizytora. Okej, spoko. Dobra, chyba tędy w takim razie. Aha, tutaj będzie skrócik z tą windą. No dobra. Okej, ale na razie idziemy do przodu. Oho. Mamy dwa droidy wartownicze. Uwaga, nadciąga cel. Przełamy obronę wroga. Dobra, może byśmy zrobili tak, co? Przeszli wpierw na tamtego. Ucieczka jest niemożliwa. Widzisz to? Nie odpuszczaj! Dobra, strzelaj w nich, strzelaj, strzelaj. Tak bardzo się boi? Nie!
Dobra, ten został bez rąk już. Okej, okay, został tylko jeden. Co on się zaciął? Zobaczcie, zaciął się. No trudno. No to go zabijemy w takim razie i z zacięciem się. O, odciął się w końcu. Dobra. Aj. Dostałem. Dobra, wejdźmy tu, żeby nas to nie trafiło. Okej. I tu coś możemy skakować chyba. Interakcja. Oj, no widzisz. No, coś się zacięło, ale się udało. Dobra. Laserowe drzwi są wyłączone. Czyli co, nie możemy tego nic zrobić, dobrze. Aha, czyli tu pewnie musimy trafić tą naszą mocą, tak? Teraz się nam włączy? Nie, dalej jest wyłączone. Rozumiem. Dobra, to na górę. Czy ktoś widzi tego Jedi? Denwik, czyli rozumiem, że to jest ten szef tej całej, tutaj tej bazy imperialnej. No ciekawe, czy... O, jest Jon. No dobra. Cal Kestis. Oho, chyba jesteśmy znani. Sądziłem, że gdy pierwszy raz się spotkamy, będziesz przywiązany do krzesła. Już to słyszałem. To wciąż dziwne. Uruchom łączność i odwołaj alarm w bazie. Bo co? Jesteś Jedi. Wiem, do czego jesteś zdolny. A do czego nie. Odwołaj alarm. Już. Mówi komandor Denwik. Jedi został unieszkodliwiony. Wszystkie jednostki rozejść się do odwołania. Zadowolony? Przychodzę po Bołda Okunę. Jak znalazłeś tę bazę? Na statku Bołda był lokalizator. Nietypowa nieostrożność. Jego raporty wskazują, że mocno się zżyliście od czasu Koru. Czyli jednak pracuje tutaj Bołd dla nich. To ty mu kazałeś zinfiltrować mój oddział. Zgadza się. Bołd był moją bronią już od dawna. Całkiem skuteczną. W przeciwieństwie do tych zakutych łbów z Inkwizycji. Więc to prawda. Sir nie żyje przez ciebie. Nie. Operacja Jedi jest miesiącem... O, proszę. Imperium spaliło archiwa. Pod wodzą Dartha Vadera. Dartha Vadera. Muszę to powstrzymać, póki mogę! Nie rozumiesz? Bołd ściągnął cię, żeby mnie zniszczyć! Nadchodzą! Już po mnie chyba, że... No proszę, Cal dość agresywnie się zachował, ale mamy mundur imperialny. Czyli rozumiem, że teraz nie będą nas atakować. Okej. Okay. Co tam masz? Mówimy właśnie o tym gościu, Lang Denwik. Lang Denwik, dowódca i główny przełożony Imperialnego Biura Bezpieczeństwa podczas wojen klonów, współpracował z Bołd Okuną na rzecz Republiki. Denwik jest odpowiedzialny za wysłanie Bołda na misję zlokalizowania Stery Rządy. No nieładnie. Tu możemy coś skakować jeszcze. Świetnie. Ulepszenie mapy, baza danych? Czy to oznacza, że... O proszę, czyli bazy danych też nam się będą pokazywać i mamy strój jeszcze mundur, strój oficera Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Odzież imperialna słynie z przerażającej formalności, ale jednocześnie nie jest zbyt wygodna. No co zrobisz? Ulepszenie mapy, baza danych, no super, no to już mamy wszystko tak naprawdę od tego momentu. Będzie nam się wszystko pokazywać na mapie już praktycznie, no to będziemy mogli te pozostałe Jedi oraz Kobok zrobić już na 100% raczej bez problemu. Dobra, na razie musimy chyba iść tutaj, nie ma innej drogi. To zjedźmy tą windą. Musi przedrzeć się przez nas, żeby dotrzeć do statku. Ruchy! Okej, to chyba tędy musimy iść. Jeśli ktoś cię zobaczy, to przejrzy nasz podstęp. No to lepiej widzi, żebyś się nie wychylał aktualnie. Musimy iść w prawo, tak? No dobrze. To idźmy.
Ale też kto nas ma zobaczyć, jak na razie tutaj nikogo nie ma. Ale może zaraz się coś przeciwnicy pojawią. Zobaczymy, czy tutaj ta infiltracja nam się uda. No domyślam się, że Bołd nas poznał od razu. Sprytnie, Bidi. Spotkamy się po drugiej stronie. Ale też zastanawiam mnie, czy tutaj rzeczywiście nas nie rozpoznają. Przecież widzieli tyle razy naszą twarz. Była na tych wszystkich... Dlaczego pytasz? Też chcesz spróbować? Zgadza się. Aha, no chyba, że po prostu... Przechodzę jakiś trening na odporność, o którym nie wiem. Może przesłuchuję Jedi. Myślisz, że jeszcze żyje? Tak. Denwik powiedział, że jest neutralizowany, a nie martwy. Okej, zobaczcie. No dobra, no nie widzą nas, po prostu chyba nie są nami zainteresowani w ogóle. Może dlatego. Pokonał inkwizytorów ich własną bronią. Nasi nowi goście nie mogą usłyszeć... Podaj cel wizyty. Jestem umówiony. W jakiej sprawie będzie to spotkanie? Oczywiście. Dajmy to tajne. To poufne. Mam zezwolenie. Centralne dowództwo powinno to zgłosić. Muszę wezwać droida strażniczego. Nie ruszaj się. Przyślij tu droida strażniczego. Czy to konieczne? Nie mogę robić wyjątków nawet dla kogoś o takim stopniu. Przepuść mnie natychmiast. Nie mogę tego zrobić bez zezwolenia. No, szukajmy go może. Przepuść mnie, a szepnę o tobie dobre słówko Denwikowi. Pochwała. Dobrze. Śmiało, proszę pana. No dobra, czyli też słaby umysł. Na szczęście nam się trafił. Mogliśmy ich wszystkich oszukać. Hej, mały. Bądź gotowy na wszystko. Okej, okay. Możemy już zacząć biec? Jeszcze nie. Dobra. I którędy teraz? Tak rozumiem, prosto na razie. Tutaj nam Billy otworzy drzwi. Czy to będzie już kwatera Bołda? Tak się to robi. Nie ma go tu. Rozejrzyjmy się. Tak jest, rozejrzyjmy się, zbadajmy, co tu mamy. Przez cały ten czas zbierał na nas informacje. Dane szpiegowskie lokalizator. Dowód na to, jak duży rozmach mają, miała misja szpiegowska Bołda i jego wiele danych, jak wiele danych zgromadził. Są tu informacje na temat archiwum Jedy, Koboch i Modliszki. No a to ten Bołd się nas zrobił, no naprawdę. Nieładnie, nieładnie. No trudno się mówi, trzeba się będzie na nim zemścić. No szkoda Sir, szkoda pędzo kordowy. Ale też... On też, prawda, się... Patrzcie, jest i on. Z żoną, jak rozumiem, i z córką. Czyli... Mamo... Spokojnie, skarbie, wiem. Zostaliśmy we dwoje, Kata, tak? Tylko ty i ja. Córka Bołda. Jej matka. Portret rodzinny. Bołd pociesza swoją córkę Kate po tym, jak jej matka i żona Bołda zostaje zabita. Ciekawe to wszystko. On się też posługuje tą mocą przecież. Ciekawe, jak to się wszystko rozwiąże, bo jestem bardzo ciekawy jego jakby motywacji, dlaczego on dla tego Imperium działał. Skoro podobno ta jego matka właśnie, znaczy ta jego żona została zabita przez Imperium. Ciekawe to wszystko. Zobaczmy, wiadomość od Bołda do Katy o nieznanej sygnaturze czasowej, której obiecuję, że niedługo przybędzie z prezentem. No dobrze, coś tu jeszcze możemy zbadać w takim razie. A, tutaj mamy hakowanie. Wcześniej tego się nie dało zrobić, było zablokowane, czyli rozumiem, że musimy się rozejrzeć tutaj po pokoju. Co tutaj mamy? Nośnik danych. Starodawny. Spostrzegawczy jesteś. Zobaczmy, co tam jest. Okej. Czy jak rozumiem, ten nośnik danych gdzieś musimy włożyć, tak? Tak, tutaj. No dobrze, zobaczmy, co to. Co znalazłeś? To holo, które oglądał Dagan w... O proszę, jest i córka jego. Przepraszam. Ja... Przestraszyłaś mnie. Ty jesteś Kata. Mnie zwą Kal. A to jest BD-1. Miło cię poznać. Gdzie jest twój tata?
zabiera mnie na wycieczkę. Nie pracujesz tu, prawda? Od razu się spostrzegła? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. Jesteś prawdziwym Jedi? Tak. Jestem. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Tak, pomożemy ci szukać. Trochę niezręczna sytuacja, co? Czy to jest Muki? Podobny do mnie. Troszkę. Mama mi go dała. Kata? Czy tata ci powiedział, gdzie cię zabiera? To miała być niespodzianka. Ale dotarłeś tu szybciej niż sądziłem. No proszę. Podejdź tu, Kata. Tato, co się dzieje? To mój najlepszy przyjaciel. Pokłóciliśmy się, ale to wyjaśnimy. Prawda, Kal? Masz Mukiego? Byłeś Jedi? Tak. Jak przeżyłeś czystkę? Rada wysłała kilku z nas do wywiadu podczas wojen klonów. Wtedy nauczyłem się skutecznie znikać. Ukrywałem się, nie wiedząc komu ufać. Brzmi znajomo? Właśnie. Ale wtedy poznałem niezwykłą kobietę. Twoją mamę. Pewnego dnia byliśmy z Katą poza domem, gdy dostałem wiadomość. Nie wracaj do domu. Inkwizytorzy. Szukali mnie. Moja żona zapewniła nam cenny czas. Nie mogłem wiecznie uciekać, więc się dogadałem. Ten wiek nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Okłamywałeś nas od samego początku. Tanalor miał być schronieniem dla obu naszych rodzin. Ale ty chciałeś go oddać ukrytej ścieżce. Bandzie nieznajomych. A ty chciałeś poświęcić tysiące ludzi, żeby ratować własną skórę. Jesteś potworem, Bołd. Nie. Jestem ojcem. Gdy wziąłem ją na ręce, w jej oczach zobaczyłem całą galaktykę. Nie zrozumiesz tego. Rozumiem, czym jest zdrada. I to, że zwabiłeś mnie tutaj, żeby zaatakować tę bazę. Prawda? Cóż. Walka z Imperium wychodzi ci świetnie. Czekaj, Kata! Biegnij! Kurczę. Intruz jest w moich kwaterach! Z jednej strony...
No, nowa Garyska znów stawia strzała Bołodowi, który ujawnia, że w trakcie wojen klonów był agentem Jedi pracujących dla Republiki. Po rozkładzie 66 przyjął nową tożsamość i ukrył się. Mieszkał z żoną i córką na Biren, aż zjawił się tam poszukujący go Inkwizytor. Nie mogąc go znaleźć, zabił jego żonę, Bołod zabrał Kate i uciekł. I ostatecznie doprowadził dla komandora Davika w zamian za bezpieczeństwo córki. Kurczę, z jednej strony go trochę rozumiem, ale z drugiej strony, no... zdradzić tak naprawdę wszystkich. Kata Akuna. Dobrze. Tego się będziemy czytać. My tutaj wiemy wszystko. Co teraz znaczy, aby Kal zaakceptował swój mrok? Co to znaczy? Ojejku. Czyli tutaj troszkę ciemnej strony nam się nauczył, co? Musimy się spieszyć. O, jajko, czyli możemy korzystać troszkę z ciemnej strony. Nie wiem, czy to jest aż takie do... No dobrze. Powiem wam, że sprawy się nieźle zaczęły robić. Ojejku. Aha, czyli tutaj rozumiem, że inkwizytorzy przejęli tutaj tą bazę ich. Dobra. Chyba musimy zrobić to, żeby było szybciej. Wow, powiem wam, że naprawdę wow, no nie spodziewałem się tego, jestem trochę w szoku, co się dzieje. Że tutaj Kal... A poczekajcie, w ogóle tam mieliśmy jeszcze jedno przejście, które upominaliśmy, wróćmy się szybciutko tam. Jestem w szoku, że Kal tutaj naprawdę tak jakby zaczyna nam się ciemną stroną coraz bardziej posługiwać i... Jestem ciekawy, jak to się pozaczy w takim razie. Oj, nie chciałem ciebie trafić, przepraszam, robocie. No tu mamy niby drzwi. No dobra, nie da się chyba ich otworzyć na ten moment, trudno. Idziemy w takim razie cały czas do przodu za Bołdem. Z którym, jak rozumiem, niedługo zawalczymy sobie. A ty. No zobaczcie, jak tutaj Kal naprawdę szybko ich atakuje. Okej. Tutaj winda, jak rozumiem, nie działa. Musimy iść cały czas do przodu. O jest, ucieka. Zginęliśmy, no trudno, dobra, to zaraz to wrócimy, nie, trzeba chyba rzeczywiście korzystać z tej czwórki cały czas i szybko załatwiać. Bo się to nam odnawia bardzo szybko. Zabierzcie
Więc od razu bierzmy ich tutaj, ładujmy w nich. Niech go ktoś powstrzyma! Dobra, pięknie to wygląda, naprawdę. Skał się stał potężny. Dobra. Rzuć mi z tym! Tak widzimy, że... Tutaj Inkwizycja próbuje przejąć bazę, no pewnie potem jak się dowiedzieli, że... No tutaj ten Denwing ich zdradzał, no przetrzymywał Jedi u siebie. Dobra, wchodzimy tam szybciutko. Okej. Okay. Billy, potrzebny z tym! Dobra, lecimy dalej, do przodu. No naprawdę, bardzo przyjemne. Żadnych szans z nami teraz nie mają. Lecimy dalej. Hej, Cal. Mamy spory ruch na łączach. Wszystko gra? Boat ucieka. Jeśli zwieje, to już go nie znajdziemy. Hej, Merin, słyszałaś? Merin. Tak. Dobra. Rozumiem, że Merin nam zaraz pomoże. Niszczyć ten myśliwiec! Nie pozwólcie zdrajcy uciec! Spóźniliśmy się. No niestety, ale myślę, że jeszcze tutaj Merin go może powstrzyma jakoś. Musimy wrócić na modliszkę. Czy nie? Wszyscy funkcjonariusze, do hangaru! Demolujcie! Patrzcie, jak te pociski w ogóle spowolnione lecą. Merin! Cal! Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! No dobra, ale kto uratuje ją? Okej. Dobra, pyk, bawimy się. O, ależ to jest naprawdę przesadzone. Nie dziwię się, że dopiero teraz to dostaliśmy, a nie od początku. No strasznie silne. Tutaj sobie oszczędzimy ten nasz, raczej ten... Oszczędzimy sobie naszą moc na razie, bo tutaj z tymi to naprawdę, no nieważne ile by ich było, to dość łatwo się z nimi ładuje. No i chyba tyle, tak? Dobra, lecimy dalej. Kto teraz? Kto następny w kolejce? Dobra, pomagamy na Merin od razu. Pyk. Wszystko w porządku? Tak.
Dobrze, udało się. Nieźle, Jedi. Popatrzcie, co się dzieje. Nie mówcie, że my musimy z nimi wszystkimi zawalczyć. Jestem gotowa na więcej. My też. Bawmy się. Dobra, jeszcze tych dwóch. No, powiem wam, że silne to jest, naprawdę silne. Gdzie jest Boat? Zniknął. Zabrał córkę i kompas. Wykorzystał mnie, żeby uciec. Szlak by cię! Dalej, Jedi. Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nasłał na nas Bołda. Mój ludzie. Kordowa. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Kal! Tego właśnie chce Bołd. Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki. Imperium zdążyło już tyle nam odebrać. Nie chcę stracić ciebie. Nie stracisz. Czekam na statku. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Okej. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, mały. Nie musisz się tak o mnie martwić. Dobrze, że Kal się troszkę opanował. Myślę, że to wszystko dzięki Merin, ale no naprawdę Kal tutaj przechodzi ciężkie chwile, widać po nim. Zresztą ciężko mu się zdzielić, no najlepszy przyjaciel go zdradził, no stracił dwójkę osób, których no... którzy no naprawdę dużo dla niego znaczyli. No dobrze, wracajmy na modliszkę w takim razie. Jeszcze coś nam tutaj na tej Dagangerze zostało, ale nie wiem gdzie. Teraz sprawdzimy to. Czy jakieś miejsce nam tutaj zostało? No tutaj niby jeszcze nie weszliśmy tylko. I tu były dwa zablokowane miejsca. Tutaj mamy esencję, no i ona jest tutaj, tylko ona była zablokowana wtedy. Bo tu niby wszystko żeśmy już zebrali, to tylko to jedno miejsce zostało. Dobra, ja się tam wrócę. I spotkamy się już przy tym miejscu i zobaczymy, o co tam chodzi, dobra? To zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, dobra. Jesteśmy jednak już z powrotem. Okazało się, że nie mogę się w tym momencie wrócić. Wszystko jest poblokowane, wszystkie drzwi, więc musimy tylko udać się na modliszkę. Więc zróbmy to. Wrócimy się tutaj później. Porozmawiajmy w takim razie z Merim. Nie, chyba nie. Co to było? Czy to... Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze. Coś jeszcze mamy... Rozmawiamy później. Później, dobrze, to lećmy. To w takim razie robimy dalej. Już się martwiłem, czekaj. Nic nie mów, walczył z całą bazą, mam rację? Zgadłeś. Dobra, Kal. Nie mamy Bołda, nie mamy kompasu. Mów całą prawdę, wytrzymam to. Przegraliśmy, co nie? Został jeden kompas. Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie go zostawiłem. Ale jeśli zniknął, to nie rozpaczaj. Jest... Co to? To nie jest tylko pożegnanie. Dotrzesz na Tanaloru w inny sposób. Musisz włączyć węzły i skierować je na współrzędne zakodowane w tej wiadomości. Tu jest centrum sterowania. Jeśli nastawimy węzły, to stworzymy trasę przelotu przez otchłań. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statki mgławicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez 200-letnie urządzenie? Tak. Dobra, niech będzie.
Okej. Współczucie. Ostatnia wiadomość Santali dla Dagena Gery daje mu wybór. Po przebudzeniu może ją odnaleźć lub kontynuować obsesyjne poszukiwania Tanaloru. No i Dagan postanowił dalej kontynuować obsesyjne poszukiwania Tanaloru. O, teraz nam się od eksperymenty odkłani Santali Kree. Jeszcze to przeczytajmy sobie. Przed wynalezieniem kompasu technologia zastosowana w węzłach potrafiła ujarzmić materię Koboch, co pozwalało badaczom na prowadzenie badań coraz głębiej i głębiej wewnątrz otchłani. Ze względu na niestabilny charakter technologii fal, Republika niemal przerwała eksperyment, dopóki lot na ślepo Dagena Gery nie dostarczy niezbędnych współrzędnych do budowania kompasu otchłani. Spoko. Dobra, to w takim razie spotykamy się jeszcze raz. A bo wiecie co, przejdziemy sobie ten kawałek, bo tu jest blisko, przeniesiemy się po prostu. Żeby już nie tracić jeszcze, baza danych Gniew. Kal osiąga wreszcie swój punkt krytyczny i na moment daje się skuszyć ciemnej stronie mocy, żeby przebić się przez imperialne siły i dopaść Bouda. Jednak ostatecznie nie udaje mu się powstrzymać przed ucieczką i wyładowuje swój gniew na Nenviku. Gdy Merrim widzi, jak Kal osiąga, sięga po ciemną stronę mocy, przekonuje go, by porzucił tę ścieżkę. Po powrocie na modliszce panuje ponury nastrój, wydaje się, że przepadła cała nadzieja, ale BD-1 odtwarza holo znalezione w kwaterze Bouda. Na nagraniu Santali Kree mówi Daganowi, że gdyby ostatni kompas, który specjalnie dla niego kryła, również został zniszczony, to przygotowała jeszcze jeden sposób, żeby dotrzeć na Tanalor. O, naprawdę, dzieje się. Muszę przyznać, że się dzieje. Coraz bardziej się gra nam rozkręca, co mi się bardzo podoba. Czy możemy w takim razie coś, jakieś nowa moc może nam przyszła w związku z tym? Nie, chyba nie. Mamy już wszystko, więc zostało nam tylko te miecze świetlne. Mamy dwa punkty, dajmy sobie od razu w szybką reakcję, bo tutaj potrzebne aż trzy punkty. No dobra, to dajmy to. Aha, że można strzelić podczas kiedy nas atakuje i to go odrzuci. Spoko. Dobra, mieliśmy się przenieść do kwatery Bouda. To zróbmy to. To będzie chyba tutaj, co? Kwatery oficerskie. No. Ale jestem w szoku, powiem wam, że tak się tutaj sprawy potoczyły. Oho, co to tak was dużo? Popatrzcie, cztery sztumowce. No nieźle, ale dobra, mamy ten... Ciekawe, czy to będziemy mieli cały czas dostępne, bo jeśli to naprawdę to będziemy mieli cały czas dostępne, to walka z bossami to będzie, że tak powiem, nawet tymi pobocznymi to czysta przyjemność. Będziemy wszystkich zabijać tak naprawdę na trzy strzały. No patrzcie, jak to nam się szybko ładuje. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tak, że domyślam się, że mam nadzieję, że nie będzie takiego zakończenia na przykład, że jeśli za dużo razy z tego korzystamy, to będzie na przykład jakieś inne zakończenie. Mam nadzieję, że tak po prostu nie zrobili tego. No patrzcie, tutaj te drzwi mamy zablokowane. Nieodkryty obszar, jak się tu dostać? Dobra, zabijmy sobie jeszcze tych przeciwników, co tu są. Dobra, załatwmy jeszcze tych tutaj. Dobra. Chyba wszyscy. A nie, jeszcze ty. Dobra, teraz wszyscy. No patrzcie, no tu mamy ewidentnie niezbadany obszar. Jak tam wejść? Czy tutaj czegoś w takim razie nie pominąłem? Bo tu jest to wejście, no ale to jakoś bokiem może wejść? Dobra.
Sprawdzę to szybciutko i najwyżej zaraz do was wrócę, tylko sprawdzę, czy tutaj rzeczywiście da się coś zrobić. Jeszcze pomyślę i zaraz wracam. Dobra, jesteśmy już z powrotem. No powiem wam, że nic nie znalazłem, więc już jesteśmy tutaj z powrotem na modliszce. No i chyba co? No nie wiem, co będziemy robić. Dokąd no chyba teraz? Wrócimy sobie, na razie polecimy na Kobok, tak jak nam każą. Póki co. Skąd w ogóle wiemy, że ten cały eksperyment zadziała? Nie wiemy. A więc uruchamiamy węzły, czymkolwiek one są, wypalamy dziurę w otchłani i przelatujemy? Tak. No tak niestety trzeba będzie zrobić. No dobra. To lecimy w takim razie. Fajnie, że już tutaj odblokowaliśmy też to ulepszenie, no to już naprawdę wszystko będziemy mogli sobie wszystko chyba zrobić powoli. Więc nie wiem, no jedziemy na razie na Koboch. No i zobaczymy, co zrobimy dalej. Jesteśmy na miejscu. Czy może sobie wpierw, bo mi się wydaje, że zbliżamy się powoli chyba do końca tej gry, więc nie wiem, czy sobie nie zrobimy czegoś takiego, że sobie po prostu pozwiedzamy teraz to Koboch. Pozwiedzamy Koboch, pozwiedzamy Jedę, żeby wszystko odblokować. No dużo nam chyba tego nie zostało. No i na ten Nawagaron też trzeba będzie wrócić. Na ten zniszczony księżyc również. Więc trochę rzeczy pozostało. Czy Merlin nam coś powie ciekawego? Tak czy siak, wkrótce będzie już po wszystkim. Tak. Wciąż myślę o tym, co się stało na Nawagaron. Wiem. Tylko nie pozwól, żeby te rozmyślania wybiły cię z rytmu. Liczymy na ciebie. Tak. Rozumiem. Dobra. Chodźmy. Ponownie na Koboch. No i zobaczcie, ile mamy tej rzeczy jeszcze nie do odkrycia. A to co to jest? Baza danych. A widzicie, czyli baza danych nam się też pokazuje. Już na mapie, dobrze. W salonie pełne na Koboch zasadne są nowe rozmowy. No to porozmawiajmy w takim razie tutaj z naszymi ludźmi. Ej, zobaczcie, automatycznie nam się strój zmienił, jak stąd wyszliśmy. Okej. To dajmy w takim razie na górę. Z kim tu możemy porozmawiać? Hej, Karl, dobrze cię widzieć. Toła nam coś powie ciekawego? Jak wygląda twoja akademia? Oh, niesamowicie. Każdy z budynków jest częściowo zawieszony przy użyciu repulsorów. Kampus wygląda, jakby unosił się nad ziemią. Magiczny widok. Zdaje się, że to miejsce, które trudno porzucić. I tak było, ale z czasem przyszły zmiany. Kiedyś z góry widać było tylko naturę. Teraz całą ziemię pokrywa ferrobeton, bo należy do strefy kontrolowanej przez Imperium. No niestety. Hej! Tyle masz nam do powiedzenia, spoko. On coś powie ciekawego? A więc zaniosło cię na Kuat. W tamtejszych stoczniach rozlegały się pewnie ciekawe odgłosy. Tak. Paskudne środowisko dźwiękowe, ale naprawdę porządne sample. Wszystko zaczęło się jednak na dobre, gdy spotkaliśmy się z Lili. Znalazłeś go w stoczni? Zgadza się. Kiedyś lubiłam przebywać tam w stacji monitoringu, żeby słuchać dźwięków stoczni. Tam trafiłam na Didi, który puszczał sobie jakieś nagrania. Didi tworzył już muzykę, gdy się poznaliście? Żebyś wiedział. Ten mały droid ma naturalny talent. Nie da się tego nazwać inaczej. Potrzebował tylko szansy. No, ładnie bicik tworzy, trzeba mu przyznać. Lista numerów jest już prawie pełna. Spoko. Tam coś powiesz? Coś cię trapi. Nie mogę przestać o tym myśleć. Straciłem kilku przyjaciół. Gdybym zrobił coś inaczej, może wciąż by żyli. Nie. Gdy moją planetę najechało Imperium, zaprowadziłam rodzinę do opuszczonego bunkra. Mieliśmy schronienie, żywność. Świetny pomysł, ale do czasu. Ostrzelali go. Straciłam dwóch braci. To okropne. Ale nie masz do siebie o to pretensji. Nigdy. W tamtej chwili decyzja była odpowiednia. Tak postanowiłam żyć. No i to jest... Przybyły. No taka prawda, no nic z tym nie zrobimy, Karl. Musisz się pogodzić z tym. Zabiłeś jakiegoś starego Jedi, który przewodził jeźdźcom. Jaka była nagroda? Nie było żadnej. Nic? Nadstawiałeś karku za darmo? No nie wiem. Nagroda to nie zawsze kredyty. Poza tym pewnie dostanę darmowy pokój i wyżywienie tu, u Pailuny.
Tyle znaczy dla ciebie życie, Kal? Nie sądziłam, że jesteś hazardzistą. Okej, coś jeszcze? Podobno zabójczyni z pomiotów, niejaka Mayhem Kor wałęsa się po wschodniej części doliny. Strzela bez zastanowienia i ma cela, więc zbliż się i zabij ją, gdy tylko wpadnie ci w oko. Tak też zrobimy. Ona tutaj będzie na Koboch? Tak, będzie na Koboch. No i dobra. Tutaj nam coś powiecie jeszcze? Nie, dobra. Wy? Założę się, że ten mogu, którego zabiłeś, okropnie cuchnął. No, właśnie. Moja mama zawsze mawiała, żeby badać dystans przy użyciu nosa. Kiedyś pewien zdziczały kanifant szalał na naszym ranczu. Absolutny koszmar. Rozwalił nam stodołę. Dwa razy. Kanifanty ukrywają swoje ślady. Cwaniaki są właściwie niemożliwe do wytropienia. A więc jak go wytropiłaś? Odwróciliśmy działanie naszych skraplaczy i powietrze stało się bardzo wilgotne. W tych warunkach jego zapach stał się znacznie... cóż... bardziej cierpki. Wkrótce wpadliśmy na jego trop. Sprytnie. Prawda? Skoro mamy 5 zmysłów, Kal, to powinniśmy używać każdego z nich. No dobra. Mam coś powiesz? Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy jesteś gotowy, żeby kopnąć piłkę do grafbola, oni ją zabierają. Żal daje mi popalić młody. Ostatnim razem, gdy widziałem się z Sir, mogę tylko liczyć, że mi wybaczy, gdziekolwiek jest. Na pewno tak będzie. Nie ma czego żałować, Gris. Trzeba patrzeć w przyszłość. To się tyczy również ciebie, młody. No, to prawda. Kal też musi się trochę odtrząsnąć. Po tym wszystkim, co się stało. Skuwa, coś nam powiesz? Widzisz, chłopcze? Niech mnie przywiążą do masztu. Zbiornik w ponad połowie pełny. Mam nadzieję, że się dogadują. Tak, lecz nie czas na samozadowolenie, chłopcze. Wciąż masa tam tlenu dla kolejnych rybek. Niech połów trwa. Z tego, co wiem, to jeszcze jednej rybki nam brakuje, więc pewnie ją znajdziemy. To jest okropne, prawda? Nie tak bym je nazwał. Użyłbyś mocniejszego słowa? Karygodne. Powiedziałbym jeszcze dosadniej. Nie chciałam wierzyć, że próżnię po zakonie mogło wypełnić coś tak podłego. No, dobra. Merin, coś ciekawego nam powiesz? Siedzimy w tym razem. Właśnie to mi daje siłę. No i fajnie. To miłe było. Dobra. Wychodźmy, popatrzmy, poszukajmy, poeksplorujmy, myślę, też Koboch. Powoli trzeba chyba te planety robić do końca, bo gra nam daje do zrozumienia, że niedługo będziemy chyba iść na Tanalor. I tam się wszystko okaże, tak naprawdę, co dalej. Coś nam powiecie, wy ciekawego? Co, nie jesteście w nastroju do żartów? W placówce szykują się spore zmiany. A z doświadczenia wiemy, że zmiany to nie powód do żartów. Chyba, że zmienisz ubranie. Ale serio, to nie ma powodów do żartów. Ostatnia duża zmiana była wtedy, jak stary właściciel kantyny kopnął w kalendarz. Od tamtego czasu nie czujemy się już u siebie. Ostatni weterani. Jedynym plusem był napływ nowych, niedorzecznych ciap do obśmiewania. Ciap takich jak ty! Co za ciapa! Okej. Okay. Oni zawsze w dobrym humorze. Dobra, zobaczmy. Mamy tutaj parę rzeczy. Jedna... druga, trzy roślinki. Tutaj mamy, jajku, ile tego jeszcze jest do zbierania. I tutaj mamy jakiegoś łowcę nagród. Dobra, no to chodźmy wpierw tutaj po kolei. Pytanie, jak ja to pominąłem? Gdzie to to jest, że tego nie zauważyłem wcześniej? No niby tu gdzieś, gdzie stoimy. Chyba, że na dachu? Może? Sprawdźmy. Przywołajmy swojego zwierzaka, gdzie on jest? Zwierzak, jesteś, dobra. Skacz! No, tylko jeszcze byś doskoczył, co Kal? Teraz będziemy szybsi. No i gdzie tu to jest niby? Szczerze? Nie mam pojęcia. No to mamy tylko to. W środku nie ma nic przecież. Ciekawe.
To może nie tutaj na dole? Fu. Dobra, zostawmy to na razie. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Gdzieś niby coś jest, ale gdzie to nie wiem. Baza danych jest tam do zebrania, no to lećmy tam. A, tutaj dokładnie tak. No to zbieraj, BD. A, żeś poszedł daleko. Dobra. Dobra, zerknę. Błyszcząca skorupa Turgla. Mieszkańcy Pałacu ze Zjednoczeniem opowiadają o tym, w jaką ekscytację wpada Targ, gdy znajduje jakąś wyjątkową skorupę lub muszlę, a potem jaki ogarnia go smutek, gdy ją zgubi. To wygląda właśnie na taką skorupę, choć nie da się tego dowie, z pewnością ani nie warto tego sprawdzać. Okej, czyli ten Targ lubi sobie skorupy znajdować, jakkolwiek to brzmi. Tutaj jeszcze mamy rzeczy, tutaj. A, tutaj jest ta roślinka. Grzbietolu. Mało co nieco do ogrodu. No tutaj nie możemy tego znaleźć, nie mam pojęcia gdzie to jest. Kurczę, no kusi, ale co tutaj możemy znaleźć? No ja nawet nie wiem. Tyle roboty, tyle roboty. Chyba że na dachu? Czekajcie, a jakby tak spróbować na ten dach wejść? Dobra, nie da się. Dobra, nie wiem, zostawiamy to. Na następny, myślę, odcinek. Tutaj jeszcze w tym pomieszczeniu coś może być w środku. Albo i nie? Na górze. Okej, to na górze coś zostawiłem. O tym wejdziemy? Nie wejdziemy. A może i wejdziemy? Poczekajcie. Okej, wejdziemy potem, to miło. I co tam, na górze niby? Jak ja tam mam wejść? Przepraszam bardzo. Chyba wiem. Chyba wiem, jak tam trzeba wejść. Teraz spróbujemy to zrobić. I może tutaj też na tym dachu będzie to... Dobra, chyba wiem w takim razie, co trzeba zrobić. Musimy wejść sobie do salonu. Tam na górę, tam obok tej pil. Mi się wydaje, że to będzie. Dobra, to zróbmy to, zróbmy, sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy. Tak mi się wydaje, że teraz będziemy sobie eksplorować już na 100% te wszystkie planety, które nam zostały. Żeby tutaj wszystko mieli zrobione przed wyruszeniem na Tanalor, które myślę, że już przed nami. Szkoda, że Kal tutaj nie może biegać jakoś szybciej po tym salonie. Dobra, jesteśmy i tutaj jeszcze na górę trzeba wejść. Dawaj na górę, Kal, dawaj, dawaj. I zobaczmy. Dobra, spróbujmy wpierw tutaj podlecieć, bo tu jestem pewny, że na pewno jest. No i rzeczywiście jest. Kolejny kawałek priorytu. Ciekawe, ile Doma za niego zapłaci. Zobaczcie w ogóle, jak się gubi optymalizacja. Nie, już ładnie, ale troszkę powiem wam, że po tych zmianach ja widzę coraz większe problemy. No ale to może przesadzam trochę. Może to nie wygląda tak źle. Tutaj jeszcze mamy dwie rzeczy. Dobra, zbierzmy sobie te dwie rzeczy stamtąd. Tamtąd sobie zbierzemy później. Bo mi się nie chce iść znowu po tego ptaka naszego latającego. A chciałem, a jako że za niedługo będziemy ten odcinek kończyć, to chciałem jeszcze tego jednego łowcy nagród na pewno załatwić. Tutaj niby są. Uki, uki, bazaba. No dobra, ale tutaj jakiś nie podła. A patrzcie, jest. Się schował. To
Łusi, łusi! Łusi, tak, dokładnie. Zgadzam się z wami w 100%. Ty nam coś powiesz? Nie, no dobra. To jeszcze jedna roślinka gdzieś niby jest. Niedaleko całkiem, tutaj. Jeszcze dalej, dobra. Czyli na wprost musimy biec. I tutaj niby gdzieś powinna być. Jest, rzeczywiście. Szyszo, paproć felucjański żółty. Mamy go. I tutaj na górze, na tym też coś niby jest. Tylko tu rozumiem, że też będziemy musieli za pomocą ptaka się dostać chyba, co? Czy nie? A, na szczęście nie. Aha, czy w ogóle tu nie musieliśmy wchodzić chyba? Tylko to wystarczy rozwalić, tak? No zobaczcie, tak, rzeczywiście. Znalazłem kolejne odłamki. Nie domyśliłbym się tego, muszę wam przyznać. Dobra. To lećmy załatwić tego w ten nagród jeszcze. I potem będziemy się tutaj bawić na koboch. Ale myślę, że chyba wpierw pojedziemy na Jedę, co? Zobaczymy. Coś trzeba będzie to mądrze wymyślić, bo mi się wydaje, że tutaj na koboch się będziemy bawić. Głównie. Gdzie jest ten nasz łowca nagród? Tutaj, a najbliższe to jest strome urwiska. Dobra, to tam polecimy. Jeszcze to przemyślę i zobaczymy, gdzie tutaj polecimy, ale wydaje mi się, że tak, że wpierw tutaj na te pozostałe planety jest strona urwiska i potem na koboch dokończymy eksplorację, no i będziemy tutaj powoli, jak rozumiem, ruszać na ten Tanalor. Tak, gdzie my tu jesteśmy? Tutaj. I tu jest niby jeszcze coś? Gdzie tu jest niby coś schowane? Tam na górze? Jak my się tam niby mamy dostać? Kobo znasz jak własną kieszeń, prawda? Oj. Dasz radę! A nie, tutaj gdzieś, dobra, nie wiem. Przyznam wam szczerze, zaraz się pewnie zaraz znajdziemy to. Tu miał być jeszcze jakiś łowca na... O, jest i on. Potrzebuję pomocy, mały! A no i zobaczcie, już nie mamy tego chyba gniewu, to wtedy był dostępny. Teraz, Billy! Dobra, chyba już po niej zaraz będzie. No tak jest. Pięknie. Załatwiona. Holo, krążek łowców. Zanieśmy to Cage. Zaniesiemy zaraz. Patrzcie, tutaj niby na górę się da wejść jeszcze jakoś. Tam jest, okej. Okay. A, no to już... Chyba stąd się doskoczy, co? Gdzie jesteś? Tutaj. Albo i nie. Jedziemy, mały. No jedziemy, jedziemy. Dobra, jakoś inaczej trzeba tam doskoczyć. Niby po tym? I tam dalej? A, zaraz sprawdzimy to w takim razie. No, gdzie ten nasz zwierzaczek poszedł? Próbuję go przywołać cały czas, ale... A, patrzcie, gdzie on wszedł. No dobra, a jakby tam mamy skoczyć do ciebie, kolego? Piękne po prostu, piękne. Dobra, udało się. A stąd jakbyśmy wyskoczyli? Nie, dobra. Oj. Ciekawe, ciekawe. Dobra, chodźmy, sprawdźmy to jeszcze. Pamiętacie, że taki średni ten twój wyskok, ale dobra, teraz było lepiej.
Chyba, że to z górnego piętra trzeba będzie zrobić? No dobra. Nie wiem, zastanowimy się jeszcze nad tym. To pewnie trzeba będzie jakoś pozwiedzać inaczej, może tam od góry jakoś wejść. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Tam pewnie też będziemy mogli się dostać stąd. No dobrze, no to myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. No i co? No tutaj ścigaliśmy Boda, niestety nie udało nam się go dostać. No Cal tutaj prawie że przyszedł na ciemną stronę mocy, dobrze go Merin powstrzymała. Także z nowej zdolności korzystaliśmy. No naprawdę ciekawie się zaczęło robić. Myślę, że trzeba będzie po prostu kończyć eksplorację tych planet, no i ruszać później na tamten Alor. Więc tym się zajmiemy w następnych odcinkach. A na ten moment to wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej!